Od dziś Katowice to już pełnoprawna stolica polskiego przemysłu z własnym ministerstwem. 1 marca rozpoczęło tu działalność Ministerstwo Przemysłu pod kierownictwem Marzeny Czarneckiej. Pierwsza deklaracja o nowej siedzibie nowego ministerstwa padła prawie rok temu podczas kampanii wyborczej. Nowe ministerstwo zajmować ma się gospodarką surowcami energetycznymi. Paweł Jędrusik. Katowice to jedyne miasto poza Warszawą, gdzie na stałe urzędować będzie jeden z ministrów rządu Donalda Tuska. Marzena Czarnecka urzędować będzie w dawnej siedzibie Polskiej Grupy Górniczej, a nowe ministerstwo na mapie kraju ma zajmować się nie tylko górnictwem i hutnictwem, ale także innymi rodzajami przemysłu, w tym ropą naftową czy gazem. Działalność będzie rozszerzona nie tylko i wyłącznie na działalność lokalną, ale również całego państwa polskiego, więc to nie tak, że zarządzamy tylko i wyłącznie Górnym Śląskiem i metropolią zagłębiowską, ale śląsko-zagłębiowską, ale również całym krajem. Wobec tego to jest serce przemysłu, ale to też będzie odzwierciedlało jakby działalność w całej Polsce. Ministerstwo Przemysłu powstało w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych i ma być jednym z elementów planu decentralizacji administracji rządowej. Jego utworzenie w Katowicach zapowiedziane zostało przez Donalda Tuska jeszcze kilka miesięcy przed wyborami. Jest również taki nasz osobisty sukces, mówię tutaj o mieszkańcach województwa śląskiego. Dlatego, że będziemy pokazywać ten region nie tylko od strony węglowej, tak jak mówiła pani minister, ale przede wszystkim pokazywać, że jest wielki potencjał przemysłów kreatywnych, wielki potencjał transformacji energetycznej. Która, co padło podczas inauguracyjnej konferencji prasowej, ma przebiegać od węgla do atomu. Minister Marzena Czarnecka jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.